Możliwości spisania się jest kilka. Podstawową i obowiązkową metodą spisu jest tak zwany samospis, czyli mamy obowiązek spisać się przez internet za pomocą jakiegoś urządzenia, które ma dostęp do internetu, czyli komputera, laptopa, smartfonu, który posiadamy prawie wszyscy w kieszeni przy sobie. Musimy wejść na adres spis.gov.pl i tam się zalogować i dokonać samospisu. Można to zrobić także w miejscowym urzędzie, w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego lub w mobilnym punkcie spisowym. Chętnie pomogą nam także rachmistrzowie, wystarczy się z nimi skontaktować. Badanie jest proste i zajmuje około 10-15 minut. Żeby to zrobić, musimy tylko przygotować sobie numer PESEL swój. Jeżeli chcemy spisać jednocześnie naszych bliskich, którzy mieszkają z nami w domu, to oczywiście ich PESEL-e również, no bo oni wtedy będą zwolnieni z tego obowiązku. No i tylko musimy jeszcze przypomnieć sobie nazwisko rodowe naszej mamy, aby się zalogować. To jest taki najprostszy sposób, bo są oczywiście jeszcze dwa inne, przez profil zaufany lub przez stronę banku, jeżeli mamy elektroniczną bankowość. Na jakie pytania musimy się przygotować? Kilka pytań będzie dotyczyło naszego mieszkania, to znaczy kto jest właścicielem mieszkania, jaka jest powierzchnia użytkowa w metrach kwadratowych, ile mamy pokoi. Jeżeli mamy indywidualne ogrzewanie, to jest pytanie o to, jaki jest środek, czym palimy, po prostu czym ogrzewamy to mieszkanie, czy to jest gaz, czy węgiel. Ale to tylko niektóre z nich. Nasze odpowiedzi będą cenną informacją, która pomoże władzom centralnym i lokalnym w lepszym zarządzaniu. Jak zostało to wspomniane, jest to obowiązek. Każdy z nas musi się spisać. Osoby, które się z niego nie wywiążą lub odmówią udziału, muszą liczyć się z karą grzywny nawet do 5000 zł.